Dobra, moi drodzy, witam Was 17 stycznia. Na pewno to ostatnia niedziela. Taki temat dzisiaj mamy do zrobienia, czyli tapeta. Tapeta można robić w pionie lub w poziomie na flizelinie. Piszę, że bez wzoru, ale zaraz sobie to sprawdzimy, że nie trzeba kłaść do wzoru. I my pojedziemy tapetę w ten sposób, czyli w poprzek. Tak sobie zażyczyli inwestorzy i tak będziemy robić, czyli od góry. Czyli na tą wysokość, tak jak tutaj jest, pasek zostaje biały, u góry odroga, no i tutaj nie jedziemy do końca, zostawiamy 60 cm, bo przyjdzie szafa, czyli ta cała ściana jest przygotowana, odkurzone, przemyte wilgotną szmatką i gniazdka pościągane, cokolik zdjęty, więc będziemy musieli dojechać do cokolika, no tam sobie potem utniemy do pionu. Ale to Wam wszystko pokażę, jak to będzie wyglądać. Czyli tam trzymamy się od tego roga, muszę rozwinąć drugą rolkę, żeby zobaczyć, czy faktycznie tego wzoru nie ma. Potniemy sobie takie odcinki na 333 cm, dokładnie tutaj wychodzi, żeby mieć pewność i potem ten róg zrobimy ładnie do pionu, utniemy. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Czyli cała ściana jest do tapetowania w tej sypialni. No i jeszcze mamy ścianę do zrobienia w salonie, ale to za chwilę. Tamta tapeta chyba już jest do wzoru, także trzeba będzie troszeczkę więcej się pobawić. Chociaż zobaczymy, jak będzie się robiło tą. Czyli tradycyjnie smarujemy ścianę i przyklejamy jedną brytę. Zobaczymy. No ja używam nie szczotki, tylko wałka. Zawsze mi się tym wałkiem jakoś tam fajnie to rozprowadza, te powietrze idzie wydostać. Więc myślę, że będzie dobrze. Zrobimy sobie tutaj zaraz lepsze światło. No i będziemy działać. Czyli plan z rana zrobić tapety, postawiać drzwi, czyli będziemy pomału już wykańczać to wszystko tak jak ma być, sprzątać i trzeba myśleć o wyprowadzce stąd. Także co? No to do dzieła. Lecimy. Dobra, moi drodzy, tak to wygląda, czyli faktycznie jakbyśmy nie przykładali, nie jest to, jest to dla oka niewidoczne, ale ja będę ciął w ten sposób, czyli utnę z tej rolki wymiar i z następnej, czyli ona będzie idealnie się składać w ten sposób, bo zobaczcie, jak się przesuwa, jakbyśmy to nie dali, no to w zasadzie to i tak pasuje, oko tego nie zauważy, nie? Czy to jest taki wzorek, czy tak, czyli faktycznie nie trzeba się jakoś tam tego wzoru specjalnie pilnować, ale tak czy siak będziemy lecieć w ten sposób, że z jednej rolki tniemy pierwszą brytę, z drugiej rolki tniemy drugą brytę i potem z tej pierwszej rolki będziemy cieli trzecią brytę, także zawsze ta powtarzalność będzie zachowana. Jednakowa odległość, więc powinno być dobrze. Zobaczymy. Dobra, bierzemy się za... podocinamy sobie na razie dwie. No i zobaczymy, co będzie dalej, jak to wyjdzie. Dobra, mamy przygotowane, czyli ten temat, który nas interesuje, jest dotąd. Okleiłem dlatego, że nie ufam temu klejowi, zresztą żadnemu klejowi nie ufam i nie chcę potem mieć problemów, że będę musiał jeszcze domalowywać tę ścianę, a przy tapecie to jest w ogóle już katastrofa, więc okleiliśmy sobie to wszystko. Tu mamy do poziomu, tu jak nas ściana prowadzi, no i tu mamy zrobioną kreskę do pionu, do lasera i przyklejoną taśmę i ten odcinek zostanie zatapetowany, reszta tam nas nie interesuje, bo po pierwsze brakłoby tapety, ale zresztą to jest uzgodnione z inwestorem, że robimy tylko dotąd, czyli te 60 cm strefa bezpieczna, gdzie przyjdzie potem szafa i wszystko, to szafa będzie najprawdopodobniej na 65, więc jeszcze nam to, tu mamy, widzicie, 60, czyli prawie no pół centymetra mamy już wciśnięte w środek, ale szafa będzie chyba na 65, z tego co wiem, także na pewno będzie bezpiecznie. No dobra, najgorsza pierwsza bryta, spróbujemy to przykleić i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i tak to wygląda teraz. Taka sytuacja spotkała nas, że sufit jest przekoszony o 3 cm. Mamy tu idealnie po 58 od lasera do dołu tapety. I teraz, kurczę, taka kwestia, że no chyba tak trzeba będzie zostawić i górę dociąć do równego, tak jak idzie pasek, bo jakbym to przechylał tak po skosie, żeby to robić, no to będzie widać tą krzywiznę, to jest 3 cm i cała ta fala będzie po prostu szła
po ukosie. Będzie to dla oka będzie na pewno widoczne, więc no taki zaszczyt nas tu kopnął, że musimy teraz chyba tą górę dociąć. No są tam te fale też równe i kurczę, no będzie to musiało być ścięte. No myślę, że to będzie te mniejsze zło, bo jakbym to przekleił i zrobił o te 3 cm tutaj niżej, no to mamy już całkiem katastrofę, bo by ten pasek wyszedłby gdzieś tu, w tym miejscu, no nie, no to by była za duża różnica i byłoby to z oka widać, że jest to krzywo. Więc chyba tak zostawimy, nie chyba, ale raczej na pewno tak zostawimy, polecimy drugą brytę i dotnę zaraz tamtą górę na równo, żeby to po prostu, znaczy nie na równo, bo to nie będzie na równo, w tej chwili jest na równo tapeta przyklejona do lasera, natomiast my musimy się dostosować do tego paska, no więc troszeczkę ta góra siłą rzeczy będzie musiała być ze skosa, natomiast resztę fal już będzie szło w poziomie. No nic raczej tutaj innego nie wymyślimy. No to są uroki właśnie tapetowania, jak są krzywe sufity i potem wszystko wyłazi, jakieś tam dziadostwo. Jeżeli byśmy robili tą tapetę w pionie, no to by nie było problemu z tą górą, bo byśmy sobie tutaj od pionu zaczęli wszystkie szkłyby w pionie, natomiast góra by była ścięta do kreski i mamy temat zamknięty. Natomiast inwestorzy zażyczyli sobie w poziomie, więc taka sytuacja. No ale też z tego wyjdziemy, zresztą wam pokażę, jak to dotniemy, to wam pokażę, jak to wyszło i delikatnie nożykiem, tapetę na flizelinie w zasadzie idzie od razu docinać delikatnie nożykiem, tylko będziemy musieli sobie kreskę równą zrobić, żeby nie wyszło takie jakieś tam zęby po tym przy górze, ale damy radę. Dobra, lecimy z tym drugim kawałkiem. Dobra moi drodzy, mamy tę ścianę gotową, w ten sposób to wygląda. Całkiem przyzwoicie, muszę powiedzieć, ładnie to wyszło. U góry w zasadzie nie widać tej różnicy, bo zlało się to ładnie z tym białym paskiem, także jest wszystko jak najbardziej ok. Tak to wygląda w tej chwili po całości zrobione do dołu. Przyjdzie teraz cokolwiek, założymy gniazdka, jeszcze troszeczkę niech sobie podeschnie i temat zamknięty z tej strony. Tutaj gadałem, przyjdzie szafa, więc tu się nie ma co stresować. Tą stroną tu jest podocinane wszystko w rogach do równego. Góra jest, gdybyśmy to co mówię, gdybyśmy trzymali się w zasadzie tego paska u góry, no to tapeta by była w ten sposób przekoszona. Byłoby to bardzo brzydko i ten wzorek ewidentnie byłoby widać, że idzie po skosie. Natomiast w tej chwili, czekajcie, ja zgaszę tę lampę, może będzie lepiej wyglądać. Znaczy lepiej będzie widać na kamerze. Natomiast w tej chwili ten wzorek, jak się popatrzy, to wygląda fajnie w poziomie, wszystko jest elegancko. W dużym pokoju jest trochę lepsza sytuacja, bo jednak ten sufit jest równiejszy niż tutaj. No tutaj troszeczkę nie poszło, jak robili, czy to tynkiem, może nie wiem, czy to po prostu, bo to są płyty kładzione, więc mogło być różnie. Natomiast tutaj mamy taki temat, że będziemy zaczynać teraz odtąd. 40 chyba 5 cm czy 6 jest od ściany i tak samo skończymy z tej strony na 46 cm, czyli ta cała ściana będzie zrobiona innym wzorkiem, inną tapetą. Zresztą potem wam to pokażę, jak to wyszło. Myślę, że to będzie lepszy temat, bo mamy do położenia w zasadzie tylko w pionie 5 bryt tutaj jest do zrobienia. No zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że pójdzie dużo lepiej. Tam sobie teraz nakleję taśmę na równo. Nie będę tutaj szysował żadnym ołówkiem ani nic, tylko nakleję taśmę do lasera i taśma będzie jakby kierunkować mnie jako poprzednia bryta, czyli do niej będę po prostu dobijał tak jakbym to robił na styk przy normalnie przy tapecie. I następna i tak dalej. Dobra, bierzemy się za ten salon. Może tu pójdzie lepiej, zobaczymy. Coś ta kamera mnie zaczyna tutaj irytować. No może tą baterię oryginalną w GoPro to sprawdźmy, coś tutaj studiuje i... w ogóle nie reaguje. Dobra moi drodzy, szafka wisi.
zrobiona uszczelka wymieniona, także pomału jeszcze zostanie ulikacja do zamontowania, w zasadzie i wstawić drzwi. Tutaj tą tapetę wam pokazywałem, ale jutro jak będzie światło dzienne, to wam nagram jeszcze. Tu mamy już drzwi założone jedne, czyli wygląda to w ten sposób. Pokażę wam z dalsza, czyli zaczyna to już ładnie nabierać wyglądu. Tutaj mamy przygotowane do wywózki wszystkie rzeczy. Pomieszczenie wysprzątane, wyodkurzane. Zostaje do zrobienia silikon i zostaje do zrobienia listwa wprogowa. I temat zamknięty definitywnie tutaj, także nie ma więcej tutaj tego czego szukać. Silikonu na razie nie robię, bo jeszcze będę robił umywalkę, będę robił ustęp, także jakby przy jednym zamachu sobie zrobię wtedy też te silikony. Czyli tak wygląda ten pokój. Jeszcze teraz tak, tutaj mamy w dużym pokoju zrobioną tapetę, taka pikowana. Też to przy tym świetle może będzie inaczej wyglądać, jak w dzień to bardzo ładnie wygląda, wam powiem, jak to robi to robotę, jest to takie przełamanie. No i zrobiliśmy tutaj też, gdzie będzie telewizor, zostało tapety, zostało kleju, więc żal było tego nie wyeksponować jakby w tym miejscu. Przyjdzie telewizor, więc też to stworzy takie przełamanie tej prostoty, tej ściany. Zrobiliśmy to bez wiedzy inwestora. Kiedyś tam wspominali o tym, że żeby to zrobić, więc trzymałem się tego jakby. W zasadzie to jest resztek, dlatego jest to na równo zrobione, tu jest naprzemijane. Nie ma to żadnego znaczenia, także myślę, że wszystko będzie dobrze, że nie dostanę jakiegoś okrzanu na koniec jeszcze. Jakoś tam się dogadamy. No, czyli pomału zamykamy temat, zostaje uprzątnięcie potem tych pomieszczeń. Tutaj jest porządek już zrobiony, także jeszcze parę takich drobiazgów do zrobienia mamy. Sebastian robi cokoliki, jeszcze oczywiście działamy dzisiaj, ale już jest godzina, powiem wam, przed 19:00 i pomału też będziemy myśleć, żeby kończyć na dzisiaj. Co uda nam się jeszcze tu zmontować, to zmontujemy, reszta zostanie na jutro jakby do zrobienia. Być może wstawię jeszcze drzwi do łazienki, być może nie wstawię. Ustęp zostawiamy na jutro, bo jeszcze, tak jak mówię, wszystkie te jakieś wiaderka pomyć czy coś, to będą szły do starego ustępu, natomiast jutro dopiero zamontuję ten nowy już docelowo, co ma być. Nie chcemy jakby korzystać z tego nowego, skoro mamy możliwość korzystania z tego starego, więc taki wybór, żeby to było. Jutro przelecimy wszystko w koło, wam pokażę te góry, wszystkie jak to powychodziło. Kratkę musimy jeszcze dorobić tam. Także takie niuanse małe, które trzeba tutaj jakby dokończyć i po prostu zamknąć temat i spadamy stąd, nic tu po nas w zasadzie. Także tyle na razie na dzisiaj z mojej strony. Jutro przy świetle dziennym będę chciał wam pokazać, jak już będzie wysprzątane, papiery pościągane, wszystko będziemy mieć tutaj poodkurzane, przemyte, żeby zostawić mieszkanie w takim stanie, jak zawsze zostawiamy, nie robić tutaj komuś niepotrzebnej roboty, czyli będzie w zasadzie tak samo, jak jest w tym pomieszczeniu zrobione, wyodkurzane, wysprzątane. Tutaj śladu nie będzie po mojej robocie, tutaj tak samo, także nie ma z tym problemu. To co się wywierci, to się po prostu wyodkurza zaraz i będzie czyściutko. I tak to wygląda wszystko. Domalowane, pomalowane, wszystko tak jak ma być. Akryle zrobione przy drzwiach, to już wam pokazywałem tam na przedpokoju, czyli tutaj ta sama sytuacja. Wszędzie są zrobione akryle. Po to, żeby uniknąć właśnie tej czarnej dziury, która szpetnie wygląda, z daleka ją widać. Tak zostawiamy zamontowane drzwi. Drzwi oczywiście się zamykają na palec, tyk delikatnie. Można nawet zamknąć, wszystko funkcjonuje tak jak ma funkcjonować. Nie mam z tym nigdy problemów, dlatego że sobie bardzo pilnuję tych wymiarów, żeby mi to pasowało. Jeszcze zaślepki muszę tu zaraz wsadzić i w zasadzie temat zamknięty. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Jutro będzie większy jakby. Oblecimy całe mieszkanie, pokażę wam, jak to wszystko wyszło finalnie, w jakim stanie zostawiamy wykończenie mieszkania, jak to zostaje po nas. Także miejcie się do jutra.